mieszka Pani od początku w Nowej Hucie? Tak, od 1954 roku. Dużo się zmieniło, bardzo dużo. Przede wszystkim było błoto, był bałagan, nie było zieleni. Teraz jest piękna zieleń, szerokie, ładne ulice, dużo młodzieży ładnej, dziewcząt, chłopców. No ja przy placu centralnym mieszkam. Z okna mojego widać plac centralny. Aha, gdzie Helenko śpiewał. Przeszkadzają Pani skejci na placu centralnym? Nie, nie. Bardzo się cieszę, że właśnie skaczą, popisują się, nogi mają niesamowicie, bo mój wnuk też tam skakał i przychodził do babci, mówi: babciu, położę się, bo jestem taki poobijany. A ja mówię: czemu nie idziesz do domu? Bo by mi rodzice wyrzucili deskę. Lepiej, że skaczą, że się tam bawią, jakby mieli gdzieś jakieś szyby powybijać, czy jakieś no, przystanki, prawda, zdewastować. Niech się tam wyżyją. Nawet jakbym miała większą rentę, to bym im kupiła taką deskę, żeby sobie tam, który nie ma. Cieszę się wszystkim. Wszystko to, co jest dobre, pomyślne, to jest powód do radości. Żeby był pokój, na żeby świecie. Nie był awantur. Najpierw w Polsce, a potem na świecie. Dlaczego ma Pani takie marzenie? No, bo to jest najważniejsze w życiu. Chcieliśmy pokazać przede wszystkim osoby, ludzi, którzy zbudowali kościół w mieście bez Boga. W mieście, który był miastem projektowanym bez obecności religii. Od tamtego czasu powstało nie tylko 10 kościołów, te, które prezentujemy, bo chcieliśmy zaprezentować współczesną architekturę sakralną, a więc kościoły, które powstały od czasów budowy Arki Pana, czyli kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach. Też prezentujemy pierwszy, niezrealizowany projekt kościoła według architekta Zbigniewa Solawy z 1957 roku. Kościół Cię nie ogarnie, rzędy pełno Ciebie i odchłania w morzu, na ziemi i w niebie. Złota też wiem nie pragniesz, bo to wszystko. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje, wdzięcznym Cię tedy sercem, a nie wyznawamy, bo nad nieprzystojniejszej ofiary nie mamy. Bądź na wieki pochwalą, piesek został znaleziony koło Bodzentyna na kupie śmieci. Zaprzyjaźniłem się z nim. No, nazwałem go Krupek, bo tak jak krupę, jak kropka. Mały kudłaczek. Kopę siana. Ma tylko oczka ładne, tak. Chodź ze mną na spacery, wszędzie za nim chodzę, cały dzień z nim jestem. Nie zamieniłbym go na żadnego innego psiaczka,
Jest kundelkiem, ale dla mnie to jest rasowy piesek. Związani jesteśmy troską, opieką i tak będzie do końca, jak tym przyrzeczeniem małżeńskim, na dobre i na złe. Gdybym nawet odszedł, no to co, pójdziesz na tamtą stronę świata i tam się spotkamy. Tak. Bo ty prawdopodobnie masz duszę. Tak mówią, że pies ma duszę. Tak jak człowiek prawie.